W dniu 1 marca 2019 roku odbyło się ogólne zebranie członków oddziału we Wrocławiu, oddziału dolnośląskiego, na którym wybrano nowy zarząd oddziału na lata 2019-2022. W ramach wolnych wniosków głos zabrali m.in. dr Teresa Cebrowska i Janusz Turakiewicz. Od 2016 roku istnieje tak zwany system ZSK, to jest zintegrowany system kwalifikacji, to jest system, w którym wpisuje się kwalifikacje rynkowe. Kwalifikacje rynkowe mogą być uzyskiwane różnymi drogami, nie tylko poprzez wykształcenie formalne, czyli akademickie, średnie, nie tylko. Wykształcenie zdobywane w różny sposób. Kwalifikacja rynkowa to wykształcenie zdobywane czy to na kursach, które się kończą certyfikatami, czyli są egzaminem kończące, czy też z doświadczenia. Podlega się bowiem walidacji. Ten system służy do tego, ażeby można było wpisywać kwalifikacje, na które rynek oczekuje i które rynek oferuje. To powoduje, że jeżeli kwalifikacja jest wpisana do tego systemu, to czy to pracownik, czy to pracodawca może dokładnie przeczytać, na czym ta kwalifikacja pracuje. Polega. Nie ma tam, że państwa kwalifikacji typu księgowy. Nie ma. Wszystkie określenia są czasownikami odrzeczownikowymi, czyli wpisuje się umiejętności, nie wiedzę, co potrafi zrobić. I w ramach tych kwalifikacji może być stopniowanie, można niczym klocki Lego ją układać, każdy może mieć różne kwalifikacje. Może być, proszę państwa, kwalifikacja umiejętność malowania paznokci, bo to jest też kwalifikacja. Trzeba tylko wyraźnie powiedzieć, na czym ona polega. Co jest zaletą tego systemu? A kilka rzeczy. Po pierwsze to, o czym wspomniałam, że jest już opisany system, na czym ta kwalifikacja polega, że każdy może przeczytać, że jeżeli pracodawca zatrudnia osobę, która posiada certyfikat z takiej kwalifikacji, to znaczy, że ona to potrafi robić, że ktoś to zweryfikował. I to jest jedna strona. Druga strona, że instytucje, które będą certyfikowały te kwalifikacje, podlegają nadzorowi. I to jest nadzór podwójny, bo jest to nadzór prowadzony przez podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości, a podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości podlega pod ministra resortowego. Czyli jeżeli to jest na przykład, i teraz już schodzę na konkretnie bliżej na, jeżeli to jest na przykład umiejętność, która jest określona jako obsługa procesów księgowych, to ona podlega pod ministra finansów. To znaczy, że samą kwalifikację minister finansów zaakceptował i powiedział, tak, nadaje się do wpisania, jednocześnie wyznaczył podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości, podpisuje z tym podmiotem umowę i instytucja certyfikująca, która przeprowadza, i teraz powiem tekstem nie od siebie, nie lubię tego określenia, walidację, czytaj normalnym językiem, egzamin, to w wyniku tego uzyskuje ta osoba certyfikat i certyfikat ma jeszcze jedną rzecz. Ma poziom naszej polskiej ramy kwalifikacji. Polska rama kwalifikacji wpisuje się w europejską ramę kwalifikacji i jest uznawana za ten sam identyczny poziom w Unii Europejskiej. No, mamy, akurat u nas nie istnieje struktura formalna, klub emerytowanych księgowych. Są oddziały okręgowe, które mają tego rodzaju kluby. I często się pojawia potrzeba dotarcia do niektórych z tych naszych dawnych członków, którzy są na emeryturach, często są sami, często są schorowani. Często może potrzebują rozmowy, kontaktu z ludźmi zawodu, stowarzyszenia. No i tutaj być może otwiera się także pole do działań wolontariackich. I to jest jedna sprawa, którą być może zjazd będzie krajowy rozpatrywał i przyjmie lub nie wdrożenie tych zasad. I druga sprawa, to chciałem wrócić do tego, co tu się pojawiało, że jestem komandorem rajdów biur rachunkowych. Tych rajdów było rzeczywiście 5, pierwsze 3 koło Wrocławia, następne 2 na życzenie uczestników takich wytrwałych odbyły się w Karkonoszach, kolejny na przełomie maja i czerwca przewidywany w Skopinie Klockiej, być może na Śnieżniku lub w tamtej okolicy. Zgłaszam zarządowi oddziału, bo to już nie do klubu, tylko do zarządu oddziału wrocławskiego, że jeśli będzie taka potrzeba, to podejmuje się organizacji 2 tego rodzaju rajdów. Koło Wrocławia,
w niedużych odległościach, krótkich, kilkugodzinnych, a to też może być istotny, ciekawy element integracji. Dziękuję. Prezesem oddziału wrocławskiego został wybrany Paweł Żuraw, a wiceprezesem została Monika Aksak-Wąs. Wybrano również delegatów na 22. Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dobrze. Komisja skrutacyjna w składzie zmienionym. Przewodniczący Joanna Koczar, sekretarz Ewa Lipiec, członkowie Maciej Łukaczyński, Jowita Sośnicka i Magdalena Banaszak. Do zarządu oddziału terenowego we Wrocławiu weszli Paweł Żuraw, Monika Aksak-Wąs, Zofia Szczepaniak, Irena Filatow i Danuta Sawicka. Natomiast jeżeli chodzi o delegatów... I wszyscy delegaci przeszli na zjazd. Spotkamy się w gronie delegatów 12 kwietnia, też w tym obiekcie. Więcej o wyborach na stronie wrocław.skwp.pl.